serdecznie na losowaniu grup w ramach turnieju Kaliszkamy 2015. Przepraszamy za małe opóźnienie. Wiemy, żywimy nadzieję, że już więcej żadnych opóźnień nie będzie. Także jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie witam na turnieju Kaliszkamy 2015, którego głównym organizatorem jest pan Tomasz Staszak, a współorganizatorami turnieju są klub KKS Bubniarz 1925 Kalisz i miasto Kalisz. Warto także zaznaczyć, że turniej odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Kalisza. Witam serdecznie przede wszystkim trenerów, zgromadzonych rodziców, a także oczywiście piłkarzy, młodych piłkarzy z rocznika 2006. Myślę, że dla tych młodych piłkarzy tak naprawdę należą się takie podwójne brawa, bo to właśnie oni przez najbliższe dwa dni będą głównymi bohaterami naszych zmagań. Pragnę także bardzo gorąco powitać głównego organizatora turnieju Tomka Staszaka, dla którego należy się duży szacunek, że wpadł na pomysł, żeby coś takiego tutaj w naszym gronie w Polsce zorganizować. Witam także naszych gości specjalnych, stojącego po mojej prawej stronie wiceprezydenta miasta Kalisza, pana Piotra Kościelnego. Witam także bardzo serdecznie prezesa Kaliskiego Klubu Sportowego, Roberta Trzęsałę. A ja o otwarcie turnieju poproszę Tomka Staszaka. No fajnie, cieszę się bardzo, że udało mi się tak duże przedsięwzięcie dopiąć do końca. Tyle fajnych drużyn w jednym miejscu, o jednym czasie. Super, rewelacja. No ciężkie będą jutro zmagania, bo dosyć, że dużo grania, no to jeszcze słoneczko świeci, duże boiska, także troszkę się pomęczymy, ale super, damy radę. Chciałbym podziękować też tutaj przy organizacji, bo to przedsięwzięcie wymagało dużo wysiłku, dużo zapału i oprócz mnie było tutaj jeszcze wiele osób, które naprawdę pomagały bardzo przy organizacji tego turnieju i prosiłbym za oklaski dla nich. Za dużo to już tak nie będę mówił, bo ja ten tydzień się już tu nagadałem. Także zanim jeszcze zaczniemy losowanie, to chciałbym przekazać mikrofon panu wiceprezydentowi, żeby dokonał uroczystego otwarcia turnieju Kalisz Cup 2015. Witam w imieniu własnym, w imieniu władz miasta Kalisza, ale też całej społeczności Kalińskiego Klubu Sportowego, dlatego że Tomasz, który tak jak to prawdziwie powiedział przez ostatnich kilka tygodni biegał, napocił się, naorganizował, nadzwonił, tak, po to, żeby ten turniej doszedł do skutku. Dla nas, tak się będę wyrażał, jak dla klubu jest to tym bardziej wyróżnienie, że udało się to zorganizować dzięki ogromnemu zaangażowaniu Tomka, dlatego że w tym roku Kaliski Klub Sportowy obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia i ten turniej rozpoczyna obchody czy cykl różnych wydarzeń, które będą uświetniać tradycje, pokazywać także przyszłość, która jest przed naszymi młodymi piłkarzami. Dla chłopców z Kalisza rywalizacja z takimi zespołami jak w zasadzie wszyscy dla naszych małych KKS-iaków to jest ogromne wyróżnienie. Mam nadzieję, że poradzą sobie także na boisku. Tutaj Tomasz mówił, że będzie jutro skwar dał się z nieba, ale myślę, że naprawdę dacie radę i nie zabraknie sportowych emocji. Tomasz dostał już brawa kilka razy, ale z tego co wiem, przynajmniej dwie osoby jeszcze bardzo aktywnie razem z Tomkiem
uczestniczyły w organizacji tego turnieju. Jeden to pan Paweł Urbański. Adam, przepraszam bardzo. Przepraszam, panie Adamie. I drugi to pan Tomasz Mielczarek, tak? Te osoby, pan Adam, pan Tomasz, we dwójkę bardzo wiele pomogli Tomkowi. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Nie będę przymuzał. Bardzo się cieszę, że udało się to dopiąć, zorganizować, bo gdy kilka miesięcy temu Tomek przyszedł i mówi: mam pomysł, mam kontakty, zaproszę te zespoły. Chciałbym, żebyśmy taki turniej robili cyklicznie. Wiem, że ma już plany na jeszcze większą, jeszcze lepszą obsadę za rok. I myślę, że gdy w sobotę będziemy kończyć turniej, to dziś go oficjalnie otwieram. Zaraz będzie losowanie. Natomiast w sobotę, gdy będziemy kończyć w doskonałych humorach, rozjedziecie się do swoich miast i będziemy czekać, kiedy spotkamy się za rok. Zdrowia na boisku, dużo bramek, doskonałych interwencji bramkarskich, mało kontuzji. Bardzo się cieszę, że poza zawodnikami także spora grupa trenerów i rodziców w naszym mieście się pojawiła. Jeśli będzie wolny czas, to zapraszam do obejrzenia Kalisza, najstarszego miasta w Polsce. Turniej uważam za otwarty. I poproszę jeszcze o kilka zdań mojego przyjaciela, prezesa klubu, Roberta Trzęsałę. Tutaj jest gorąco w hali, natomiast kawałeczek dalej grają seniorzy naszego klubu i też myślę, że kilka zdań powie Robert. Proszę, Robercie. Witam bardzo serdecznie Państwa, witam szczególnie młodych zawodników. Wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, to w zasadzie zostało powiedziane przez Piotra i Tomka. Ja tak tylko na koniec bardzo serdecznie po dzisiejszym losowaniu chciałbym zaprosić Was wszystkich zawodników, rodziców i trenerów na występ zespołu seniorów, który aktualnie rozgrywa swoje spotkanie. A jutro rozpoczynamy o godzinie 9:00 pierwsze mecze. Wszystko już, można powiedzieć, zostało zapięte na przysłowiowy guzik. Także życzę dużo wrażeń sportowych i tak jak powiedział pan prezydent, również uważam turniej za otwarty, a teraz przystępujemy do losowania. Jak powiedział pan Robert, turniej rozpoczynamy jutro o godzinie 9:00 od zmagań toczonych w ramach fazy grupowej. A żeby było to możliwe, to musimy za chwilę rozlosować składy w zakresie zespołów poszczególnych grup. I ja może pokrótce wyjaśnię tylko zasady losowania. Będziemy po kolei prosić kapitanów poszczególnych zespołów. Oni będą dokonywać wylosowania, można powiedzieć, takiego jajka niespodzianki, mówiąc w cudzysłowie, i będziemy losować naprzemiennie. Podchodzi kapitan, załóżmy, zespołu Krakowi Kraków, losuje i ten zespół jest przydzielany do grupy A, natomiast następny losujący kapitan dokonuje losowania zespołu do grupy B i tak naprzemiennie będziemy losować. Ja bym bardzo poprosił na początek kapitana pierwszej drużyny Lecha Poznań. Kapitan wylosował Lech pierwszy Poznań i tak oto ta drużyna trafia do grupy A. Dziękujemy bardzo Patrykowi. A ja teraz poproszę do siebie przedstawiciela GKS-u Bełchatów. I przedstawiciel bełchatowskiej ekipy wylosuje pierwszą drużynę grupy B.
przedstawiciel GKS-u Bełchatów wylosował Arkę Gdynia. I właśnie ten oto zespół trafia do grupy B. A ja bardzo poproszę kapitana Jagiellonii Białystok. A kapitan drużyny z Białegostoku wylosuje drugą drużynę do grupy A. A kolejną drużyną w grupie A będzie Lechia Gdańsk. A ja bardzo proszę kapitana drugiej drużyny poznańskiego, Lecha. Już kapitan Lecha maszeruje do nas dynamicznym krokiem. Bardzo proszę wylosować. Zobaczymy już za chwilkę, która to drużyna trafi do grupy B. Legia Warszawa to kolejna drużyna w grupie B. A my poprosimy na środek kapitana Korony Kielce. Kapitan Korony nie miał problemu z losowaniem, odważnie sięgnął do naszego akwarium i wylosował KKS Kalisz. I KKS Kalisz trafia do grupy A, gdzie już wiadomo, że będzie mierzył się z poznańskim Lechem, a także z gdańską Lechią. A ja teraz poproszę przedstawiciela Krakowi Kraków. Jest już u nas kapitan Krakowi Kraków. Grupy B trafia Wisła Kraków. A ja bardzo poproszę do siebie przedstawiciela Lechii Gdańsk. A kapitan Lechii Gdańsk wylosuje czwartą drużynę walczącą w grupie A. Do grupy A trafia Korona Kielce. Bardzo dziękujemy za wylosowanie, a ja teraz poproszę przedstawiciela Arki Gdynia. Kapitan Arki również bardzo odważnie wylosował. Niemal wydarł tą karteczkę ze środka i wylosował Śląsk Wrocław. A kolejną osobą, którą za chwilę ujrzymy na środku, będzie kapitan właśnie Śląska Wrocław. A przepraszam, Śląsk dopiero dojedzie jutro, także ja już sobie przejdę do następnego zespołu, albo może zrobimy inaczej, niech wylosuje główny organizator, oczy ma tutaj zamknięte. A pan Tomasz Staszak wylosował Jagiellonię Białystok. To będzie kolejna drużyna w grupie A.
A ja poproszę już na środek kapitana Wisły Kraków. Za chwileczkę dowiemy się, który kolejny zespół trafi do grupy B. A do grupy B trafia Krakowia. Można powiedzieć, że krakowskie zespoły wylosowały się wzajemnie. A my tymczasem bardzo prosimy kapitana Zagłębia Lubi. Niski wzrostowo, ale wielki sercem kapitan lubińskiej ekipy wylosował drugą drużynę Lecha Poznań. I ta właśnie ekipa trafia do grupy A. A ja bardzo poproszę do nas kapitana Legii Warszawa. Kapitan Legii uśmiechnięty od ucha do ucha i zaraz zobaczymy, czy jak ktoś wylosuje Piast Gliwice. Piast Gliwice trafia do grupy B. A ja bardzo poproszę przedstawiciela właśnie gliwickiego Piasta. Zostały nam tylko dwie kuleczki w akwarium. Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin trafia do grupy A. I już w zasadzie wszystko wiadomo, ale ja mimo tego poproszę do siebie przedstawiciela Kalickiego Klubu Sportowego, czyli drużyny, która będzie gospodarzem turnieju. Niech oswaja się z atmosferą tego dużego święta piłkarskiego. I kapitan niebiesko-biało-zielonych wylosuje ostatnią drużynę rywalizującą w ramach grupy B. GKS Bełchatów. Brunatki trafiają do grupy B. A więc ja pozwolę sobie tylko przeczytać szybko składy poszczególnych grup. Grupa A. Lech Pierwszy Poznań, Lechia Gdańsk, KKS Kalisz, Korona Kielce, Jagiellonia Białystok, Lech Drugi Poznań i Zagłębie Lubin. Właśnie te ekipy będą rywalizowały w grupie A. Natomiast zestaw drużyn zmagających się w rywalizacji grupy B jest następujący. Arka Gdynia, Legia Warszawa, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Krakowia Kraków, Piast Gliwice i GKS Bełchatów. Losowanie drużyn zostało zamknięte. Ja bym jeszcze poprosił pana prezydenta o uroczyste zakończenie naszego losowania. Dobrze, siedzicie już tutaj, moi drodzy, bardzo długo, więc myślę, że losowanie było bardzo ciekawe. Najciekawszym elementem było, że krakowskie zespoły wylosowały siebie nawzajem, tak? Także to też, mam nadzieję, będziecie pamiętać. Życzę udanego pobytu, udanego wieczoru dzisiaj w Kaliszu. Tak jak prezes klubu powiedział, wszyscy Państwo możecie oczywiście nieodpłatnie, jeśli macie w tej chwili czas i ochotę, wejść na mecz zespołu seniorów naszego klubu. Tutaj Tomasz Bazieczego będzie kierował do bramy głównej. Natomiast spokojnego wieczoru. Zawodnikom odpowiednio wcześnie wylądować w łóżkach, tak?
i jutro pewnie 8.20, 8.30 spotykacie się na pierwszych meczach. Życzę Wam powodzenia. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym poprosić do nas trenerów poszczególnych zespołów. Już dzisiaj rozdamy trenerom wstęp 2015.